transformacja energetyczna to wyzwanie, które stoi oczywiście przed przede wszystkim firmami zajmującymi się wytwarzaniem tej energii. Tauron to jest jeden z przedstawicieli właśnie tych firm, które muszą sobie z tą transformacją poradzić. Robert Zasina, dyrektor wykonawczy do spraw zarządzania majątkiem, właśnie spółka Tauron. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak odpowiedzieć na to wyzwanie tej transformacji energetycznej, w której chyba już wszyscy powoli jesteśmy, i jakie też kolejne działania, jeżeli chodzi o Tauron, są podejmowane właśnie w tym względzie? No, grupa Tauron to jest przykład właśnie takiego dużego przedsiębiorstwa energetycznego, które ewidentnie musi podjąć to wyzwanie dotyczące transformacji energetycznej, musi sobie określić tempo tego rozwoju, w którym kierunku powinno pójść. Tauron posiada duże aktywa, zarówno wytwórcze, i to wytwórcze różne. Te, które są teraz rozwijamy bardzo dynamicznie, to są te tak zwane zielone, i mamy program zielonego zwrotu Taurona, w którym realizujemy kolejne inwestycje i zwiększamy nasze posiadanie mocy wytwórczych z energetyki odnawialnej, ale też mamy energetykę wykorzystującą paliwa kopalniane. I ta energetyka, tu nie mówię tylko o źródłach dużych wytwórczych korzystających na przykład z węgla, ale też mamy cały sektor ciepłowniczy, który też wymaga bardzo dużej zmiany i transformacji. To można powiedzieć jeszcze większej, i jest jakby duże otwarcie i dynamiczne myślenie, i w którym kierunku powinien iść ten obszar ciepłowniczy, tak żeby spełnił wszystkie wymagania, bo on podlega właśnie tej transformacji, wręcz można powiedzieć jeszcze bardziej intensywnie niż inne kierunki. No i mamy sieci dystrybucyjne, bardzo duże aktywa, duża firma znacząca w Polsce, Tauron Dystrybucja, która musi odpowiadać na wyzwanie tej nowej energetyki i transformacji, czyli musi umożliwić odprowadzanie tej energii z tych źródeł rozproszonych zielonych. I też jakby być w stanie przyjąć tę energię, to co wytworzą przecież prosumenci, to też jest zapewne wyzwanie i dla Tauronu, bo do tej pory ta energia szła w jedną stronę, teraz Państwo jesteście i dawcą, i biorcą niejako. Tak, oczywiście sieci, krajowe sieci elektroenergetyczne, no ileś lat do tyłu to były przyzwyczajone do źródeł systemowych, bardzo dużych, i odbiorców, klientów, tych dużych i tych małych, indywidualnych klientów. No teraz technologie są takie, że umożliwiają klientom drobnym, indywidualnym też posiadania źródła wytwórczego. I można powiedzieć, że klienci rozumieją, co to znaczy wytwarzać energię, ale też okazuje się, że klienci, którzy się nazywają prosumentami, bo mają takie źródła, no ta definicja prosumenta nie do końca jest wykorzystywana, tak? Ona jest w 30-40% wykorzystywana, pozostałe ilości energii, które klient u siebie indywidualnie produkuje, oddaje do sieci. I tutaj jest wyzwanie głównie dla tych sieci niskiego i średniego napięcia, żeby tą energię odebrać od tych klientów. I tak Tauron Dystrybucja na wszelkie głosy i czy reklamacje, czy informacje, że gdzieś tam są problemy, musi reagować, bo przepisy jednoznacznie mówią, że kierunek prosumenctwa i wytwarzania takiego lokalnego to jest właściwy kierunek dotyczący rozwoju. Jaki jest kierunek, jeżeli chodzi też o majątek? Pan jako osoba odpowiedzialna w grupie właśnie za majątek, jakie działania są też podejmowane? Bo trudno sobie wyobrazić, że nagle przechodzimy etap transformacji i nie wiem, burzymy część tego, co do tej pory jest, w co zainwestowano wielkie pieniądze. Myślę, że tutaj też jakiś plan powinien być na takie działania. Tak, tu trzeba powiedzieć, że nasze aktywa, to są ich lokalizacje są różne, zarówno poza miastami, ale też w dużych aglomeracjach, i to aktywa zajmujące duże powierzchnie, które będą ulegały transformacji, i to są potencjalne miejsca do wykorzystania do nowych technologii. I tutaj liczymy na to, że jeżeli w danym miejscu jest technologia, która już wiemy, że jest schyłkowa i ona w którymś momencie odejdzie, może nie za rok, za dwa, ale za cztery, za pięć, sześć, to już musimy myśleć, co w tym miejscu zrealizować, ponieważ te miejsca mają taką pozytywną cechę, to jest infrastruktura, czyli mają zasilanie w energię elektryczną, mają zamówione moce, czyli jest możliwość kreowania w tych miejscach nowych technologii, które by też pozwalały ciągłość biznesu i znalezienia się Taurona jako firmy, która stosuje najnowsze technologie i można powiedzieć jest w trendzie tego, co się dzieje na świecie, w Polsce, ale to właśnie na świecie. Co nas czeka w najbliższych latach?
No ta transformacja. Transformacja tak, ale to takie najbliższe to jest właśnie inwestowanie w sieci, inwestowanie w magazyny, rozwijanie tego, co już jest, budowanie czegoś nowego. Najbliższe lata to z jednej strony faktycznie wyzwanie jest dla sieci dystrybucyjnych. Tutaj to tempo musi być większe. Słyszymy, że już czujemy, że idą pieniądze, tak by Unia Europejska, wszyscy już rozumieją od indywidualnego klienta do dużego biznesu, że trzeba zainwestować w sieci dystrybucyjne i to jest ten podstawowy element. Drugi element, który musimy przyspieszać, ponieważ dyrektywy unijne jednoznacznie mówią, że energetyka odnawialna, no przyspieszenie musi być, jeśli chodzi o wdrażanie, tak? I ten element jest dużym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw energetycznych, no i muszą temu stawić. Kwestia jest technologii, na przykład w ciepłownictwie grupa Tauron prowadzi ciepło systemowe, tak zwane ciepło systemowe. To jest ciepło systemowe, czyli dużej mocy, od kilkudziesięciu megawatów do kilkuset megawatów cieplnych. To jest coś, co też wymaga zmiany, no i akceptacji tej przemiany, tak? Więc jakby to jest wyzwanie, ale tutaj, jeśli chodzi o Tauron, przygotowujemy się do tego, już prowadzimy analizy, typujemy technologie, które mogłyby być zastosowane, żeby akceptowalne były nie tylko przez nas, przez biznes, ale też otoczenie, ponieważ bardzo często obiekty, które teraz wytwarzają ciepło, są źródła ciepła, są w centrach aglomeracji wiejskiej. Wyzwań sporo. Planów też dużo. Życzymy, żeby oczywiście te plany udało się zrealizować. Bardzo dziękuję. Robert Zasina, dyrektor wykonawczy do spraw zarządzania majątkiem Grupa Tauron. Jeszcze raz dziękuję bardzo.